Cześć, z tej strony Paweł Winiarski i mam dziś dla Was szybki test prędkości iPhone'a 8 Plus i Samsunga Galaxy S8. Podczas gdy Wy możecie zobaczyć specyfikację obu telefonów, ja naświetlę szybko, jak to będzie wyglądać. Na obu telefonach zainstalowałem dokładnie te same aplikacje, uruchomię stoper i będę włączał apki jedna po drugiej. Ten telefon, który szybciej uruchomi programy do tego samego momentu, wygrywa. Fight! Dobrze, zaczynamy od uruchomienia stopera. 3, 2, 1... Pyk, lecimy. I lecimy najpierw z aparatem, aplikacja ustawień, Samsung z przodu i przechodzimy do Photoshopa. Na Photoshopie samouczek dużo szybciej włączył się i sama aplikacja na iPhone'ie, YouTube, iPhone jest już na Netflixie, Samsung dopiero jest na Netflixie. Wszystko ładuje się, w obu przypadkach dość szybko, ten Photoshop był dość znaczący, jeśli chodzi o drugie miejsce Samsunga. Subway Surfers, czyli pierwsza gra. Ale już, jak widzicie, oba telefony w tym samym czasie ją ładują. Uruchamiamy. Następna gra Gameloftu. W obu przypadkach Gameloftu, z tego co pamiętam, zawsze na iOSie to działało lepiej i jak widać ładuje się trochę szybciej. iPhone się przesunął, bo się trochę ślizga. iPhone już Modern Combat, które troszeczkę inaczej się ładuje, bo tutaj się animacja jeszcze dodatkowa pojawia. Tego na Androidzie nie ma. Natomiast jak widzicie, iPhone już z Modern Combat skończył, a gra Gameloftu cały czas ładuje się na Samsungu. Flip Diving już na iPhone'ie, na iOS-ie już jest wyłączone, a Modern Combat cały czas jeszcze na Samsungu. Już Super Mario Run na iOS-ie gra się już. Uruchomiła Flip Diving, dopiero zaczyna się uruchamiać na Androidzie. Allegro, Facebook i iOS kończy swój wyścig. Minuta 29. Samsung jeszcze jest na Super Mario Run, które wciąż się ładuje i chyba trochę dłużej niż na iOSie. Allegro, Facebook i kończymy z czasem minuta 49. I warto tutaj pamiętać, że jest trochę inna budowa fizyczna, która w jakiś tam sposób wpływa na pewno na test. W iPhone'ie mamy przycisk, którym ja wychodziłem z aplikacji, w niego łatwiej trafić i jego nie trzeba wyciągać w żaden sposób, bo on po prostu jest. Natomiast na Androidzie, na Samsungu Galaxy S8, to jest po prostu taki panel z guzikiem, który trzeba wyciągnąć w samych grach, jak widzieliście. Po prostu go trzeba było najpierw wyciągnąć, dopiero nacisnąć, więc tutaj na pewno Samsung trochę stracił. Chociaż nie sądzę, żeby to były tak duże różnice, aby mógł dogonić iPhone'a. Na wszelki wypadek powtórzmy test, żeby sprawdzić, czy wyniki będą takie same. Aparat, ustawienia web, no i ten nieszczęsny Photoshop, z którego już wyszedł iPhone, a dopiero do niego wszedł Samsung, Netflix. Te aplikacje dość podobnie się ładują, wydaje mi się, że na Netflix i Spotify troszeczkę szybciej na iOSie, na iPhone'ie się doładowują obrazki. Subway Surfers, a jeszcze Samsung nie włączył Instagrama, który chyba szybciej się uruchomił na Androidzie. No i te nieszczęsne dla Samsunga i dla Androida gry Gameloftu. Już z pierwszej z wyścigów wychodzi iPhone, przechodzi do strzelanki, a dopiero Asphalt ładuje się na Samsungu. Czyli jak widzicie, dość podobny schemat, już Samsung ze swoim Androidem jest daleko w tyle i już raczej nie ma szans na dogonienie. Może gdyby jakoś inaczej się te aplikacje porozkładały, to tutaj byłby w stanie przez chwilę dogonić, no ale potem znowu byłyby gry i znowu by zwolnił. Super Mario Run, z tego co widziałem przy poprzednim teście, też się szybciej uruchamia na iOSie, lepiej jest zoptymalizowany. Krócej się ładuje przede wszystkim. O. To będzie lepsze określenie. Flip Diving dopiero na Samsungu, a iPhone już powoli kończy. Dochodzi do Allegro. Strona aplika załadowana. Facebook. I kończymy z czasem minuta 28, czyli praktycznie taki sam czas, jaki był w poprzednim starciu, w poprzedniej rundzie, czyli niewiele się tutaj zmieniło. Zobaczymy, czy wiele się zmieni w temacie Samsunga, no ale jak widzicie, jest już w tyle. To Super Mario Run dość długo się ładuje. Jeszcze Allegro, Facebook i przechodzimy do stopera, który staje ponownie na minuta 49. Więc jak widzicie, te wyniki są praktycznie identyczne w obu starciach.
Dodam, że iPhone działał na standardowej rozdzielczości Full HD, Samsung Galaxy S8 natomiast na standardowej niezmienionej WQHD+, czyli 2960x1440. Po zmianie na FHD+, czyli 2220x1080, wynik Samsunga był o kilka sekund lepszy. Jakie podsumowanie? Najprawdopodobniej tak duże różnice wynikają z optymalizacji zarówno aplikacji, jak i samego systemu. W końcu na jednym smartfonie jest iOS, a na drugim Android. Ale czy użytkownika to tak naprawdę powinno interesować? iPhone wypadł lepiej, w ogólnym rozrachunku jest więc szybszy i ten test pokazuje więcej niż AnTuTu czy inny benchmark, no bo sami przyznacie, że jest bardziej życiowy. No tak, tylko czy użytkownik faktycznie odczuje takie różnice pracując w pojedynczych aplikacjach? Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i napiszcie też, czy podoba Wam się taki format i czy chcecie oglądać takie starcia na naszym kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!